więcej widział, to siatkę se przyciemni. To jest, no, jest lewa tak, pokrętło na dole. Docelowo jest tak już, raczej na dzień dobry jest tak. Trochę przyciemnione. Ja sobie ją zawsze zostawiam tak, że ją ledwo widać. Ale już mam w tym samolocie tyle godzin, że już pamiętam na pamięć, gdzie ona jest. A kiedyś się tym bawiłem, potem przestałem się bawić, bo były inne osiemnastki i jakieś Freeway'e. To jakieś inne samoloty aż tak nie kupuję. Drugowojenne, tak. Ja tak czekam teraz tylko na jeden samolot, który znam już od dawna i 16? Nie będzie z nim żadnego problemu. No. A ty mnie 16 nauczysz, że ciebie łóżka. Wiesz co, ja nie jestem dobry w nauczeniu 16, bo ja dużo rzeczy nie wiem o nim. Ja wiem, jak, wiesz, wystartować, jak go odpalić, jak ustawić sobie R2R tryb i zrobić wszystko w R2R, ale jeżeli chodzi o jakieś tam potem zrzucanie ładunków, kurwa, jakiś JSON czy coś, ustawianie, to gruz, to do mnie nie wal. Jak mi powiesz, który guzik co robi w kokpicie, to ja już sobie resztę wymyślę. Rozbiję się pewnie 500 razy przy tym, ale chodź. Takie są koszty nauki. No ja najlepszy zawsze byłem, wiesz, po prostu w walce powietrznej, R2R i tyle. No ja nigdy nie byłem. Czasami się bawiłem gdzieś tam zrzucanie jakichś GBU-12 czy tam JSON-ów, ale... Czasami wychodziło, czasami nie, więc potem wolałem siedzieć jako osłona czyjaś i sobie lecieć jako osłona, a oni się bawili Air to Ground, a ja sobie robiłem swoje. Chcesz może prowadzić? Bo nie. Ja się tak za bardzo nie chcę. Co ty, ja nie umiem prowadzić. No, tam nie musisz umieć, ja się umiem trzymać, dopóki nie robisz jakichś gwałtownych manewrów, nie? Bo ja zawsze wychodziłem z założenia, że w formacji, bo dużo latam na tym, na aerobatiku tutaj w DCS-ie. A tam no komunikacja no nie istnieje i trzeba się po prostu uczyć latać na wzrok. No, no. Także dopóki nie robisz jakichś gwałtownych breaków czy czegoś, to ci się będę trzymał jakoś. A z hamowaniem jak lecisz, jak ci prowadzący jak ci przyspiesza, zwalnia, to też się da wyczuć, tylko to wymaga po prostu godzin w samolocie. No to tak, to fakt. Bo hamulec w ołówku, jak zdejmiesz obroty do zera, wywalisz hamulec, to po prostu... No właśnie, muszę sprawdzić, gdzie przypisałem ten hamulec, bo już nie pamiętam. Ja muszę sprawdzić, gdzie IFF-a przypisałem, bo tak latam bez i tak przypał trochę. A IFF-a? To w ogóle ma ten samolot? No. I co on robi wtedy? Jak masz radar włączony, nie? No. To ci się pokazują kontakty na tym radarze. No. Wciśniesz przycisk IFF-a, to swoi to są dwie kreski, wróg to jedna kreska. Aha, jaki bajer. I IFF to jest dosłownie, jak masz ten okienko radaru i masz te guziczki nad nim, no, to lewy w dolnim rzędzie. To jest faktycznie radar IFF. I to sobie polecam gdzieś przypisać. Bo jak jesteś w ciasnej walce kołowej i chcesz szybko sprawdzić, nie patrząc na znaki na skrzydłach, co się przydaje. Kuźwa, wtedy nie będę używał radaru. No ja czasem używam. Będę patrzył po prostu, co to jest. Problem ci się pojawi, jak masz te same samoloty po obu stronach. Kurwa, no to tak. To jest problem. Jak się malowanie różni jakoś mocno, to na przykład jedni zieleni, drudzy szarzy, tak jak my, nie? To jeszcze spoko, ale kurwa, jak będą dwa szare, tylko z ogonem zmienione jakieś tam śmieszne oznaczenie, to już jest problem, fakt. Wolisz prawą, lewą? Lewą bardziej. Cię muszę ustawić, nie rozpierdolić cię za chwilę, jak będziemy startować. Jak się ustawisz już na pasie, to się wtedy w ołówku przełącza hamulec przedni, nie? Nie, no wiem, tylko żebym nie miał kółka skręconego w tym momencie, nie? To nie jest blokada kółka, to jest tylko hamulec. Aha. Nic więcej, to nic więcej nie robi, to jest ruskie, to jest proste. Dobra, sprawdź, czy masz wszystko dobrze, jak masz wszystko dobrze, to możemy lecieć.
Tylko mi mówiliście. Aha, to już dropshoot cover mam odsłonięte. Coś jeszcze mam mieć odsłonięte chyba przed tym. A, countermeasures. Gdzie to i najważniejsza rzecz, zawsze trzy razy sprawdź te grzanie tubki. Grzanie czego? Grzanie pitota. Tubki, pitota. No. A no raczej na pustyni nie potrzebujemy ich grzać, nie? To nie o to chodzi. W DCS-ie jest taka śmieszna mechanika w tym samolocie, że jak tego nie włączysz, to ci wysiada hydraulika. Między nogami. No okej. Te dwa prawe przełączniki do góry muszą być. No dobra, i jak tego nie włączę, jak będę odpalał z ręcznego samolotu, wtedy mi siądzie hydraulika, tak? Tak, chcę polatasz. Też jak za długo trzymam hamulec, to też, albo nie zablokuję tego kołu na przykład w tej środkowej pozycji, tą neutralnej, tak? Hamulec jak trzymasz, to jest dobrze. Aha. A jak pompujesz, czyli trzymasz, puszczasz, no to też możesz się zdziwić. No. I w każdym ruskim samolocie zawsze musisz dźwignię podwozia do neutrum rzucić. No, no, to wiem, to już akurat pamiętam, mam przypisane nawet. Dobra, to ciągnij hamulec i kręcimy do 90 na hamulcu. Dobra. No, mam 90. To plan jest taki, puszczamy hamulec i się po prostu toczymy i na moją komendę dopalacz. No dobra. Hamulec za 3, 2, 1, już. I w opór. Springfield 1-2, Magic, pop-up group, 0-2-7, się go podnosi, nie? No, oh, fuck! Lecę kabrioletem. O, właśnie widzę, że otworzyłeś sobie... Ci gorąco było? Sorry, poderwałem za szybko, to z wrażenia. Luz. Springfield 1-2, Magic, bra, 337, 450, at 13,000, flanking. Chowaj, te podwozie szmata. Schodzę z dopalania. Springfield 1-2, Magic, pop-up group, 333. I światełka też gasi. Jak nie zgasisz światełek, to ci zostaną w pozycji włączonej na zawsze. Kurwa, tylko teraz tyle to było. Obok podwozie. A, tam. Do góry, nie? Całkiem. Na dół. Na dół. Springfield 1-2. Prędkość 530. Nie wiem, czy wy tam latacie na prędkość czy na obroty, ja zazwyczaj na obroty latam. Znaczy, no ja jestem przyzwyczajony z innych samolotów na prędkość, no bo jak powiesz mi obroty, mam skimać na 100, no to w tym momencie ci nie mógłbym dogonić tak łatwo, bo bym był cały czas na tej samej prędkości co ty, nie? Jak mi powiesz, że masz 530, to wiem, że jak zrobię 550, to za chwilę będę obok ciebie. Póki co mi się prędkość zwiększa, dlatego no, obroty mam ciut poniżej setki. Ludzie, i tak mi się dużo lepiej trzyma. Gdzieś tam wizualnie stopą formacji niż z kimś innym. Jestem na twoim skrzydle z lewej, z tyłu. Nie będziesz mi widział, jak się obrócisz, ale za chwilę może ci się wychylę. Widziałbym cię, gdybym nie stracił owiewki. Bo miałbym wtedy lusterko. Aha, no, ja nie mam tego lusterka włączonego w migu. Jestem na twoim lewym teraz. Pod M się włączę, jak chcesz. Nie, nie, to wiem, wiem, ale... się trzymasz. Wiesz co, odejdź trochę bardziej w lewo, bo ołówek zostawia za sobą bardzo nieprzyjemny ślad. W powietrzu. Aha, że wpadnę w turbulencję. Tak, lewo. I się już kierunki mylą. Za dużo godzin. Nie, dobrze, lewo powiedziałeś. No mówię. Ale zaraz się złapałem. Jakie lewo? Przecież prawo miało być. Bo patrzyłem na ciebie. I to było moje prawo. Aha, no. Jakbyś potrzebował, żebym zmniejszył obroty, to mów. Nie, na luzie na razie. Gdzieś tam staram się. Miarę i światełka. Bo jak o tym zapomnisz, to no, ludzie cię nie widzą, ale boty cię widzą. A, no tak. No i będę łakomym kąskiem, mówisz? Najwyżej ci będę dupy bronił. Tak mi pewnie będziesz musiał bronić.
tam, wiesz, zakładaj troszkę większy margines, że tak powiem, czasowy przed jakimś kontaktem z wrogiem, włączanie radarów i innych rzeczy, bo ja muszę faktycznie to zrobić ręcznie, gdzieś tam spojrzeć i myszką poruszyć. Jasne, na razie mamy do wszystkiego daleko, więc no, się nie martw. To się domyślam. Ale w razie co, już jestem włączony w tryb missiles, mam uzbrojony karabin i wybraną pozycję pierwszą na weapons selektorze. O, dobrze, że przypomniałeś, bo ja na przykład zapomniałem o karabinie. Aha. Tak samo jak o owiewce. A owiewki nie domknąłeś po prostu tej blokady, tak? Tak. A, myślałem, że ją niechcący odstrzeliłeś. Mi się to zdarzało, bo na przykład zły przycisk cisnąłem na joysticku i odstrzelałem. Ja jestem teraz na twoim lewym cały czas. Obecna prędkość 580, ale z tego co widzę, to nie za bardzo tego potrzebujesz w pisach. Nie, mówię, no jak jestem z kimś, kto leci w miarę równo, nie skaczesz tą prędkością, no to ja ci mogę wejść, przykleić się skrzydłem do skrzydła dosłownie, ale po co? Nie chciałem się przyklejać tak podczas tamtego lotu, bo dosłownie cały czas mi się jakby, wiesz, ja jestem w wiarce, nie, w goglach, więc jak mi się coś laguje, czy tam przyhaczy wam, to w tym momencie mi się to robi to samo, tylko że ja tracę obraz, ja nie widzę, no, co robię, nie? No. Dlatego nie chciałem lecieć skrzydło w skrzydle, tylko wolałem kawałek dalej od niego lecieć, żeby mu po prostu nie wjechać za chwilę, żeby nie było, że wiesz, że go rozjebałem, nie? Co zresztą ja zawsze zakładam, że tam DCS może złapać laga, więc wolę lecieć albo poniżej kogoś, albo bardziej z boku, tak, żeby go nie haczyć skrzydłem, nie? W razie jakiegoś tam przyhaczenia, przylagowania. Ale z tego co widzę, to tylko człowiek lagował. My na razie problemów nie mamy. Nie, mi już się teraz też wszystko ogarnęło, już nawet nie robi mi się to, co przedtem mi się robiło, żeby tam, wiesz, jakieś, nie wiem, ładowanie tekstur, czy co tam podpierdalał ten DCS wtedy. Jak patrzyłem, jak ten pierwszy i drugi szli w formacji, nie? No. Pierwszy leci idealnie równo, a drugi lata po całym ekranie. A to stara. To już znana mi, że tak powiem, postać, osobistość. Ile formacji przez to spadło? A nie wiem ile. A na pewno jakaś. No jaką my to mamy wysokość? Teraz? 1000 dochodzi, nie? Kilometr. 4000. To ja chyba patrzę, kurwa, na zły ten wskaźnik w takim nie razie. Nie patrzysz na doby, tylko on jest w metrach. No tak, ale mi się... Aha, bo to jest, kurwa... Dobra, ta mała, te małe, te... No. Nie zauważyłem, że tam jest mała podziałka, wiesz, na tej małej wskazówce. Myślałem, że ta mała wskazówka po prostu mniej więcej w kierunku tego dużego kółka, dużej podziałki pokazuje, gdzie są cyferki. A to dupa, tam jest czwórka. No to jest kwestia bycia z samolotem, to no. W ramach godziny już będziesz wiedział. Jakbyś nie nadążył, to mów nie, tutaj. Nie, na luzie, ja tam sobie, wiesz, podlecę, wyhamuję troszkę, jak gdzieś się spoglądam, to potem nadganiam. Ale nie muszę gdzieś tam wielce dopalać, żeby cię doganiać. Bo ja obroty mam takie 98-99, więc tam minimalny margines masz, ale no niewielki. I nie mam owiewki, to też trochę wpływa. Też tak, faktycznie. Alien, zadam te, zgłoś się. Dość troszeczkę odleć. Czemu? Troszeczkę się odsuń i żebyś po prostu, jak będziesz szukał po kokpicie, to żebyś we mnie nie wleciał. Nie, no spokojnie. Nie stresuj się. Wiesz, gdzie jest panel SAU, nie? Fighter Dante. Nie wiem, czy wiem. Powiedz mi, o który pod chodzi, podwoziem. Pod podwoziem, no. To czarne takie. No. I tam masz taki przełącznik góra-dół, nie? No. Tego nie ruszaj. Okej. Okay. W lewo od tego jest taki guziczek malutki. No, SAU Stabilize. Tak, spróbuj sobie to włączyć i się po prostu pomachaj trochę. Bo on ci wtedy troszeczkę wygładza ruchy sterów, nie? Aha, dobra, widzę. Tak trochę opóźnia też, ale wygładza, no. Zachowuje się trochę bardziej jak Hornet 3F16 teraz. No. I wtedy trymowanie też troszeczkę inaczej działa. Działa nadal tak samo, tylko jest, no, mniej czułe. A, to kurwa, bo to mnie takiego bólu głowy sprawia to trymowanie. No. Zawsze jest ale. To wiadomo. Działa skokowo. No tak.
nie jest takie dokładne, ale działa trochę, no, trochę mniej. No, no, rozumiem. Springfield 1-2, Magic, pop-up group, 342-4120, at... Dobra, ja schodzę do obrotów 95 na pierwszej. I w ołówku, jak podajesz obroty, to zawsze patrzysz na wskazówkę z jedynką. No, bo ta druga jest trochę... trochę wolniejsza od niej, nie? To zależy od prędkości. Próbuję, muszę się do tego stabilizera przyzwyczaić teraz w ruchach. Możesz z tego wyłączyć duży czerwony guzik na kijku. Nie, nie, na luzie. Do lądowania i tak chcesz go wyłączyć, bo... No, to domyślam się, domyślam się. Nie, bo jest, fajniej się steruje nim, tylko po prostu muszę się przyzwyczaić do tego, że jest takie lekkie jakby opóźnienie w stosunku do tego, co robię drążkiem, nie? W tej chwili, bo jest wygładzone, czy tam wystabilizowane. No i często będziesz się łapał na tym, że będziesz musiał po prostu odciągać kijek w drugą stronę po manewrze, nie? Tak, tak, tak. Springfield 1-2, Magic, pop-up group, 346, 4100, at 4000, not. Taka może być, 5000. 5250. Może nie umrę z Black Clown. Aha, no tak, bo to by jeszcze... A nie, ty nie możesz sobie włączyć maski? Znaczy on domyślnie ma maskę. A ma założoną, tylko... faktycznie. Nie wiem, czy jest wymodelowane zamarzanie pilota. Nie no, to jest... Na pustyni jesteśmy, nie powinien zamarznąć. No jesteśmy na pustyni, ale na 5 kilometrach. No cicho tam, szczypiasz. Prawie wysoko coś leci. Możemy to sprawdzić, ale nie wiem, czy to wróci swój. Wiesz, jak się ustawia radar, żeby patrzył troszeczkę wyżej? Nie wiem, czy wiem. Ten low altitude coś tam? Tak, się włącza? Czarną pozycję. Wtedy odcinasz sobie kompletnie skanowanie dołu, ale no, podnosisz go te parę stopni. No, no, no. Bardzo przydatne, jak chcesz cele łapać na niskiej wysokości. No, to tak. Wtedy to wiem, że to trzeba włożyć. Będę kierował na niego dziób. Możesz łamać formację, możesz nie łamać. Jak wolisz. Trzymam na razie. Nie wiem, czy go złapiemy, bo jesteśmy blisko. No, to on jest całkiem blisko nas, tak, faktycznie. No i jeżeli się podleci i zobaczy na boku. Ręcznie. Definitywnie go nie złapiemy. No. Dobra, to może go olejmy, bo ty nie masz... Łapiesz? Mhm. Odległość 10 km. A to skąd, wiesz, na przykład? I swój. Masz włączony radar? No, włączyłem go teraz, ale jeszcze nic nie widzę na nim. Aha, jeszcze ten drugi, kurwa, przełącznik muszę... No bo właśnie wlazł w naszą martwą strefę. No nie, jest teraz... praktycznie nad nami. Teraz tam już radar nie no, patrzy. No, nie widzę. Masz włączony radar? Tak, mam włączony radar i wyłączoną tą kompensację na niską wysokość. To na radarze masz podział. No. W pionie masz podziałkę dystansu i to w poziomie to też jest podziałka dystansu, tylko że w poziomie tyczy się dopiero po zalokowaniu celu. Aha. Dobra, to teraz teoretycznie ciebie powinien łapać, bo się odsunąłem trochę za ciebie. Włącz sobie tryb low speed. To jest zaraz obok IFF-a. No. I powinieneś coś tam łapać. Możesz być za blisko troszeczkę, ale... Springfield 1-2, Magic, Bra, 303, 4-100, at... A jak przytrzymasz przycisk... A czekaj, a jeszcze ustalmy to, czy na pewno dobrze włączyłem radar. Radar włączyłem, pojawił mi się ta podziałka, nie? I no, teraz to jest ten pierwszy od lewej strony ten przełącznik szary, tak? Na on. Czyli na samą górę dałem. Tak. Teraz te dwa obok, to jest ten kompensacja na niskie wysokości zostawiłem na off. I ten kolejny locked beam zostawiłem na off. Tak. Bo ten ostatni to jest jakbyś chciał walić tymi gromami. Mhm. A coś jeszcze oprócz tego IFF-a gdzieś tam później ewentualnie klikać? Czy po prostu jak włączyłem ten radar, to on już powinien sobie pokazywać? Pokazywać powinien, chyba że jesteś za blisko, wtedy uwaga. Jak jesteś za blisko, to zmniejszasz ten dystans na zero, tak żeby te dwie kreseczki były na dole. O kurwa. To poziome, masz takie zielone kreseczki, które się wyświetlają, nie? No właśnie, nie wyświetlają mi się zielone kreseczki. To jest właśnie ten problem.
A miałeś radar w przygotowaniu? Nie, nie miałem radaru w przygotowaniu. Ustaw go w pozycję środkową. Czyli najpierw trzeba go... czyli najpierw trzeba go robić jednak preparation i potem dopiero włączyć. Dobra, ja go wyłączyłem. Się rozgrzewa jakieś 3 minuty czy coś takiego. Świetnie. Myślałem, że wiesz, że po prostu można od razu go włączyć, oszczędzając, że tak powiem, czas, a preparation jest na te chwile, gdzie lecisz między jakimiś tam, powiedzmy, celami i sobie możesz go przełączyć, żeby dłużej wytrzymał. Nie. Faktycznie ma brzydkie, kurwa, turbulencje twój, czyli Mig-21. Wleciałem przed chwilą do góry, dół. Spróbuj lecieć do góry nogami w turbulencjach. O nie, bo ci silnik odcina szybko, nie? Z tego co wiem w Migu. No, czy szybko, to nie. Ale jak tak polecisz do góry nogami, to o, panie, flat spin gwarantowany. No, no. Obroty cały czas około 95. No to śmieszne, bo właśnie... Poproszę o odczyt paliwa. 2,9. Dobra, teraz jak masz paliwomierz, nie? No. Po prawej stronie masz taki rządek 4 pionowych lampek. No. I czy górna się świeci? Tak, pierwsza zielona się świeci. To znaczy, że masz pusty zbiornik. Jak mruga, to znaczy, że są opary. Czy mogę go wyjebać? Świeci, to... Możesz go wyjebać, ale czekaj na mnie, bo ja mi się zaraz właśnie też właśnie go wyjebałem. A, no to teraz się orientuj, bo na obroty już nie polecisz. Tak, tak, układzie. Tak, wiem. Ja go za jakiś czas będę odrzucał. No luz. A jak miga, to znaczy, że co? Że już jest na wykończeniu, ale jeszcze nie jest pusty, tak? Czy co? Tak. Aha. I ogólnie pod nim jest kolejna kontrolka, to znaczy, że ci się skończyły wszystkie zbiorniki oprócz ostatniego, wewnętrzne. Czyli masz spierdalać do domu. Tak. To ci się już zapala przy tak 800 litrach na oko. No, no. Jak ci się pali czerwono, znaczy, że masz 450 litrów i albo lądujesz, już masz przejebane. Dobra, szybowiec zostajesz. Jak ci się zapali ostatnia, to no silnik gaśnie. Znaczy bye bye motherfucker. Tak. No dobrze. Space Shuttle status wtedy. Aha. Wyżej podrzucam zbiornik. No, zrzucaj. Ui, ale on jest kurwa duży. No kurde, 800. Taki kabanos. Jesteśmy teoretycznie nad terytorium wroga, ale no, AWAX siedzi cicho. Może ja go zapytam, bo no... O. Chyba nie mamy AWAXa. Ja wołałem Overlorda, mamy Magica. A. 70. Springfield 1-3, Magic Bra 319-460 at 22,000. Gdzieś na lewo od nas. 60 mil to i tak dużo za daleko dla nas. Tak? Smutne. Bo nasz radar łapie na 30 ale kilometrów. No no, nie, ale dolecieć tam byśmy dolecieli z tym paliwem tak, teraz. Dolecieć no. To ze spokojem. No to mi chodzi. Nawet właśnie. Jakaś tam krótka walka mogłaby się wywiązać. No to dawaj, lecimy najwyżej, wiesz, w jedną stronę będzie bilet. Dobra, to kręcę w lewo. No kurwa. Obrotów nie ruszałem, cały czas takie same. Nie wiem, tylko wleciałem w twoją strugę przy zakręcie. Ale trzymam się, spoko. A wiesz co, w sumie moglibyśmy zejść do 90. Moglibyśmy wtedy troszeczkę no, więcej paliwa. No, uwaga, schodzę. I 90 na pierwszej. Druga jest teraz z przodu z jakiegoś powodu. Tak. Moje praktycznie się zrównały. O nie, znowu strugę. Jak wpadasz w strugę, to po prostu przeleć bardziej na lewo. Nie, nie, na luzie, bo jak wiesz, spoglądam czasami, to za bardzo skrzydłem gdzieś tam wlecę w tą strugę i wtedy muszę kombinować. Prostuję. Okej. Bo nie ma co lecieć na nich prosto. Bo oni mają i tak przewagę odległości nad nami. Lot ołówkiem bojowy wygląda przeważnie tak, że najpierw masz defensywę pełną, po prostu czekasz, aż się wystrykają ze wszystkiego, potem wkraczasz do akcji. No no. A powiedz mi, teraz już mogę ten radar włączyć? Jeszcze nie, bo tylko wydasz naszą pozycję i takich nie zrobimy. Aha, okej.
Mówię, 30 km cię wyświetla, ale niesie dużo dalej. No, no, rozumiem. A jak przytrzymasz przycisk locka swoją drogą, to zawężasz wiązkę na bodaj 5 stopni w lewo, 5 stopni w prawo. Aha, czyli robisz takie po prostu, jak chcesz kogoś gnoja znaleźć, wiesz, że on tam jest, ale nie widzisz go za bardzo gdzieś tam. Tak, jak po prostu go widzisz, ale radar go nie widzi. Aha. Albo jak jest daleko i bardzo nie chcesz go zgubić. No, no. Springfield 1-2, Magic Bra 281-470 at 17,000 hot. A ogólnie chcesz znać prostą sztuczkę z oszczędzaniem paliwa? Springfield 1-2, no. Magic Bra 301-470. Nie palę w nim. No, no, no to wiem. Bo tak jak w F-kach, to tam sobie możesz pokolebać i aż tak dużej różnicy nie ma. A tutaj masz deltę. No, wiem. Każdy i ten silnik zmiana, jest cholernie drag. Mocny. Ale dopiero na dopalaczu. Dopiero na dopalaczu. Swoją drogą, masz jeden silnik, ale dwa dopalacze w tym samolocie. No kurwa, tak nie wiedziałem. Jak jesteś poniżej 2000 metrów, to wiesz, gdzie jest przycisk od ten, od czafów, flarów, tak dalej. No, czy w samolocie fizycznie, nie wiem, mam go przypisane na joysticku. Przy przepustniczce. No. I tam masz takie dwa przełączniki, jeden jest przesunięty do przodu, a no, drugi jest drugi jest do tyłu, no. Tego, co jest przesunięty do przodu, broń Boże, nie ruszaj. No, bo odetnę. No, nie odetniesz, odetniesz, ale co innego. Ci później wytłumaczę. A ten, co jest do tyłu, jak załączysz do przodu, to masz dodatkowy dopalacz. Tylko on działa z ograniczeniem wysokości. A. Bo wyżej po prostu nie ma tlenu, żeby go zasilić. No, no, no. Jeszcze możesz mieć trzeci dopalacz, nie? Stałe paliwo. Jako podów. Ale jak to bierzesz, to nie masz flarów. No, to wiem. A flary w tym samolocie są genialne. Bo jak przytrzymasz guzik, to ci ich właśnie, wyrzuca... Właśnie, kurwa, ten, gdzie jest ta pokrywka tego przełącznika od flarzy, sobie odblokował? Dosłownie przy przepustniczce. Teraz powinna być zasłonięta przepustniczką. To czerwone? Jak się nachylisz, to znajdziesz. No. SPDR? Drop cover? SPRD? Okej, okay, dobra. Tym samym odrzucasz rakiety, te wspomagane statki. No. Myślałem właśnie, że to jest tylko do tego, czyli tym też wyrzucam sobie flarki na noc. Yep. Ja i mój kapriolet. Nad pustynią. A, miałem ci powiedzieć, co ten drugi przełącznik robi. Aerion, Aerion, kurwa, nie potrafię tego wymówić. Aerion to stawiam, że to jest pewnie te powierzchnia sterowna, jak jedna z tych, co masz na ogonie, nie? Pionowa. Nie, to są, nie? To jest na tych, na skrzydełkach lotki. Ach, lotki na skrzydełkach, to jest Aerion, dobra. I to jest wspomaganie tego, jak to wyłączysz, a zresztą wyłącz sobie i spróbuj utrzymać lot prosty. Nie, boję się. Da się, ale nie lotkami, tylko ogonem. No, domyślam się. Ładna jazda będzie. Całkiem spoko są te turbulencje. Magic, Springfield, 1-3, request bogey dope. Springfield 1-3, Magic Bra 309. 15 tysięcy to jest 5 km. 15 tysięcy, to mi podaje w stopach, tak? Przez 3, tak. Przez no, 3, mniej więcej 5 km. 21 mil, to zaraz radary. Kierujemy się na kurs 309. O, mamy. Coś radar mnie namierza. No, włączam radar. O, mam gnoja na radarze. Jak te tak. Ogólnie jak mamy loka, nie? To znaczy, to jest dobra szansa, że już leci w nas rakieta. Już leci więc rakieta, tak, domyśliłem się. Właśnie szukam jej w powietrzu, ale na razie nie widzę nic ciekawego. Z kursu 309 powinno przelecieć, czyli gdzieś z 12.01. Z przodu, no. Widzę czarny ten, widzę już jak... Rakieta. Right left. Oj, ale nie aż tak. Cicho. Ja... Oj, dwóch jest ich. Ja idę na ten. Na podczerwień.
Jop, to jest dobry pomysł. I jak ci piszczy RWR, to znaczy, że najprawdopodobniej ta rakieta leci. Nie, nie leci. Nie piszczy w sensie. To bardzo dobrze. Teraz jesteś na pełnym wizualu, bo no... O, ta. Jeden jest nade mną. Tak, jak mi robi tu, to mogę strzelać, nie? Tak. Kurwa, nie to. Z jednym się kręcę, drugi jest gdzieś przy tobie. Jeden się zrzucił na dół, ale nie wiem, czy wystrzeliłem w niego rakietę. Wchodzę jakiemuś na dupę, co idzie w stronę gór. Odbił w lewo. Idę za nim. To idziesz za moim. Dobra. To ja cię będę osłaniał. Kurwa, nie wiem, czy odpalam do niego te rakiety, czy nie? Musisz przytrzymać guzik. A, przytrzymać go dłużej. Dobra. Nie odleci rakieta. A, okej. Okay. Spoko. Jest. Poszła rakieta. Splash one. Jak się kręcisz, to najlepiej ten guzik w ogóle cały czas trzymać. No. Splash one mam teraz. Szukam drugiego. Jeszcze chyba leci. Leci, ale już się, wiesz co? Kurwa, wydawało mi się, że katapultował, ale nie jestem pewien. Tak leci bezwładnie. A nie, chuj, jeszcze leci, faktycznie. Ja nie mam loka, No dupie mi się. Dobiję tego gnoja, zaraz ci pomogę, tylko dobiję tego chuja. Nie, ze czwórką to se poradzę. O, teraz mam loka. Coś mnie lokowało przez moment, nie wiem, czy to ty byłeś? Nie, ja nie. Ja się kręcę. Mnie coś też lokowało właśnie, więc... Baw się, bo ja na chwilę, no, mam problem. Aha, czyli ty się z nim kręcisz, no to ja już nie muszę się obawiać o niego. Ale kurwa, gnój mi robi dziwne, spowolniałe manewry. Jeszcze gnój trafiłem. Matko pańskie, jakie F4-ki są badziewne w tym walczeniu. Gdzieś ma to. Oj, ale pod słońce to nie będę strzelał. Chociaż może. Fox 2. Bluff! Springfield 1-2, Magic Bra 301-470 at 22,000 hot. Kurwa, urwał mu to skrzydło czy nie? Jeszcze leci, to co zrobić? Dobra, gin. Ja mojego dobiłem, wracam gdzieś tam, mniej więcej w rejon, gdzie byliśmy. Będę cię szukał na radarze. Jak poszukasz, to dymi. A, widzę. Ja mu siedzę na szóstej. Nie pal, ja mam pod kontrolą. Nie, spoko. On mnie namierza teraz, powiedz mi jak odpali. Jeżeli będzie próbował w ogóle. Póki co nie próbuje. Może zna swój los już może. Muszę ci powiedzieć, że całkiem fajnie z tobą się uczy tego samolotu. Ale że się kurwa rozpadło tam wszystko ci przed ryjem. No, tak trochę. Jestem dobrze, swojej lewej na dziewiątej. O, moja lewa. Ej, widzę jeszcze jakiś samolot przed nami. Dwa samoloty w sumie. Gdzie? No, jest twoja trzecia godzina. Tak, ja lecę teraz na 12. Raczej wróg. Nie wiem, czy to nie są te F5-ki. Nie odpaliłem? Nie wiem, co to jest, ale to chyba nie jest dobre. No nie, nie jest dobre, bo cię goni. Mnie też chyba goni. Odpaliłem Fox 2. Zgubiłem. Się. Splash one. Potwierdzam. Mig-21Bis. Mają migi? Nie wiem właśnie. F5. A nie, czekaj, bo już wiem, F5 to są. Bo mi powiedziało Mig-21Bis destroyed. W sensie, że ja zniszczyłem Springman w F4. Idzie do góry, idę za nią. Szukam jej właśnie, bo to się minąłem z nią przed chwilą. Jedna mnie namierza. Nie widzę suki. A dobra, widzę ją. Ty, jeszcze dwa samoloty. A nie, to są spadochroniarze. Ja idę za tą F4. Powiem idziesz ci, za nim, tak? Mhm. Goni cię, jest na twojej szóstej. O, widziałem, jak mi weszło. I mnie coś też lokuje, więc to nie robi się ciekawie. Kurwa, widzę tylko swój cień. Nie widzę gnoja. Fox 2. O, chyba nie trafi. Nie, no. Poszło obok. O, kurwa, dostałem rakietę. Widziałem, jak przeleciała. Ale chyba nie twoją, chyba od niego, bo to wydawało mi się, że spod jego skrzydła poszło. Gorzej, że nie wiem, skąd do ciebie strzelał. No, ten, co do niego ty strzelałeś.
Do mnie strzelił. Raz, dwa, trzy. Kajek, kurwa! Wylądowałem. Żyję. No to albo mi się go uda zalokować, albo działko. Paliwa mam, że tak powiem kolokwialnie, w chuj! Cześć, cię poobserwuję trochę. Ale idzie, że strzała ty. Jebaj! Brakło ci prędkości. Masz jeszcze krótkie? Nie. Nie masz, a. Masz jeszcze jedną tylko radarową. Nie, dwie radarowe. Same. Widzę. Dwie, cztery rakiety ciebie idą. Nie, te dwie poszły w górę. Dwie cię minęły. Prosto i prosto. Ale cię wciągnął. Pięknie cię wciągnął. Pięknie cię wjebał tam prosto nad samy. O, coś mnie lokuje. To pewnie on. Wiesz co, nie widzę go właśnie teraz. Szukam. On gdzieś za tymi górami był. On centralnie nad lotnisko poszedł. Jest! Rakieta... Nie, nie ma rakiety jeszcze. Ale wchodzisz na dupę, na szóstą. W tej chwili. Goni cię. A, widzę. Już chyba też siebie wstrykał. Bo już nie odpala nic. Już przeleciał, teraz w lewo kręć. On ma ten luksus, że ma blisko do domu. No. Teraz powinien być swój, idzie w górę. Idzie w górę. Mam za mało prędkość. Dobrze. I coś mnie tutaj wyłapie. To kręć w prawo. Weszliście w to, co się nie powinno wchodzić. Takie kurwa z S. Walka energetyczna. Góra. Ale się rozkurwił. Manuver kill. No. To właśnie głupie, że oni lecą potem za tobą, nie patrząc już na teren tak jakby, nie? Jak wygląda moje paliwo? Chcesz wiedzieć? Stawiam, że pewnie już płasko. Strzelaj. 500? 300? 1200. A, to nieźle. Bo nie paliłem jak głupi. No. W ołówku nawet jak się kręcisz, to musisz bardzo uważać, żeby nie palić.